Otwieram sesję Rady Gminy w Radomierzu. Bardzo serdecznie witam Państwa. Witam Edwarda Rudziewicza, wójta gminy. Witam Jacka Kierewkę, sekretarza gminy. Witam Panią Marlinę Misię, kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Witam Panów Radnych. Witam Przewodniczącą Rady Osiedla. Witam Panią Sołtys, jak również Panów Sołtysów. Witam pracownika gminy, który obsługuje Radę Gminy od strony elektronicznej. Stwierdzam, że na stan 15 radnych obecnej tej chwili na sali jest 14, a więc obrady są prawomocne, ponieważ jest wymagany kworum. Przedstawiam porządek obrad. A więc jako punkt trzeci, przyjęcie porządku obrad. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Punkt piąty, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. Punkt szósty, podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Radomiec w 2020 roku. Punkt siódmy, podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawienia przedstawiciela gminy Radomiec na Rady Społecznej SPZOS Przeworskiej. Punkt szósty, przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiecie. Ale jest nowy oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej. Punkt dziewiąty, przedstawienie uczelni zasobów pomocy społecznej w 2019 roku oraz porównanie lat 2014-2018 oraz prognozą na rok 2020. Punkt dziesiąty, przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2019 rok. Punkt 11. Przedstawienie sprawozdania ze współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2019 rok. Punkt 12. Sprawy równej i wolnej wnioski. I jako punkt 13. Zakończenie obrad. Zdają Panowie przedstawiony porządek obrad. Tutaj będą jakieś inne propozycje. Proszę bardzo, Pan Wójt. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ponieważ na posiedzeniach komisji została zaakceptowana decyzja o zwiększeniu środków w udzieleniu pomocy finansowej dla powiatu przeworskiego. W związku z tym prosiłbym bardzo, aby w punkcie piątym wprowadzić podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi przeworskiemu. I ponieważ otrzymaliśmy pozytywną opinię w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, prosiłbym, by po punkcie, po tej zmianie szóstym, wprowadzić punkt siódmy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radomówka. I z takiego samego powodu też Państwowy Inspektor Sanitarny zaakceptował na projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczone przez właściciela nieruchomości opłaty zagospodarowania odpadami komunalnymi. I to, co ustaliliśmy na komisjach, jako punkt 9, podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu gminy Radomówka. W związku z tym kolejne punkty naszego pierwotnego programu sesji zaczynają się 10 i kończymy na 17. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu Witowi. Kto z panów radnych jest za rozszerzenie porządku obrad o punkt 5, 7, 8 i 9 w treści przedstawionej przez pana wójta. Otwieram głosowanie na rozszerzenie porządku obrad. Thank you.
Zamykam głosowanie. Za rozszerzenie porządku obrad głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że porządek obrad został rozszerzony. Czy są jakieś inne propozycje do porządku obrad? Nie widzę innych propozycji. Kto z panów radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Otwieram głosowanie na przyjęcie porządku obrad. Zamykam głosowanie. Stwierdzam, że za przyjęcie porządku obrad głosowało 12 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 1. Porządek obrad został przyjęty większą liczbą głosów. Następnym punktem jest punkt 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Czy są jakieś zastrzeżenia lub uwagi co do protokołu z ostatniej sesji? Nie widzę żadnych uwag, otwieram głosowanie. Zamykam głosowanie. Za protokołem do ostatniej sesji głosowało 12 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 2. Stwierdzam, że protokół z ostatniej sesji został przyjęty większą liczbą głosów. Punkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Przewodzkiemu. O przedstawienie projektu uchwały proszę pana burmistrza. Panie przewodniczący, wysoka rado. W paragrafie 1 udzielamy z budżetu gminy Radomka w 2020 roku powiatowi Przewodzkiemu pomocy finansowej w kwocie 200 tysięcy złotych z przeznaczeniem na zadanie przebudowa drogi powiatowej numer P1291 FNZ powiatu Szewcy Majdan Siemiarski. W paragrafie 2 Rada Gminy upoważnia wójta do zawarcia z zarządem powiatu Przewodzkiego porozumienia określającego szczegółowo warunki, w tym przekazanie i rozliczenia przyznanych środków i wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Czy są jakieś pytania co do projektu uchwały? Nie widzę żadnych pytań. Uchwała numer 2/11/2020 Rady Gminy Radomka z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Przewodzkiemu. Czytamy projekt uchwały. Popieranie głosowania na projekt uchwały. Zamykam głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. Poproszę pana wójta o przedstawienie projektu uchwały. Panie przewodniczący, wysoka rado. W paragrafie 1 proponujemy wprowadzić w budżecie na rok 2020 następujące zmiany. Zwiększyć dochody budżetu gminy na rok 2020 o kwotę 742 964 zł. Z tego całość ta kwota to są dochody majątkowe. Jest to refundacja wydatków poniesionych w 2019 roku na realizację projektu pod nazwą wykonanie mikroinstalacji OZE gospodarstwa domowych na terenie gminy Radomka w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa podkarpackiego. I w punkcie 2 zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2020 o kwotę 39 897 zł. Na tą kwotę składają się dochody bieżące o taką właśnie kwotę, w tym
Zmniejszenie dochodów z tytułu udziału gminy w podatku PIT na 2020 rok o 321 zł. Taką drobną korektę otrzymaliśmy przy ostatecznej kwocie subwencji z Ministerstwa Finansów i wpływy z tytułu zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o 39 376 zł. W paragrafie drugim zwiększone wydatki budżetu gminy na rok 2020 o kwotę 703 067 zł. Z tego wydatki bieżące zwiększone o 29 067 zł i składa się na to 29 000 zł przeznaczone na okształcanie i rozbudowanie działek gminy przeznaczonych do sprzedaży. 2000 wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Policji w Przewozku i 2067 zł i będzie to dotacja celowa dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Adamówce i Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie Śniackim na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego oraz sprzętu techniki specjalnej. I ta dotacja będzie przeznaczona na udział własny w dotacji, którą te dwie jednostki otrzymają z budżetu państwa. I wydatki majątkowe zwiększamy o kwotę 674 tysiące zł, w tym rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy 70 tysięcy zł. Dotacja celowa dla powiatu przeworskiego na zadanie, które było wymienione z uchwały o udzielenie dotacji 200 tysięcy zł i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy 200 tysięcy zł. Przy czym chcę tutaj powiedzieć, że w budżecie gminy już mieliśmy zabezpieczone 190 tysięcy zł na modernizację i przebudowę dróg gminnych. Na podstawie tego tych środków ogłosiliśmy przetarg na właśnie przebudowę drogi Kowale-Dobra oraz na przebudowę drogi na Capławach. Jeżeli będziemy mieć korzystne ceny, przetarg jest tak skonstruowany, przewiduje zamówienia uzupełniające ten zakres rozszerzenia. Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntu rolnych w Obrębie Ciepice jest 30 tysięcy zł. Są to też środki przeznaczone na udział własny w dotacji, którą otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego. Rozbudowa budynku Świetlicy Miejskiej w Krasnej 50 tysięcy zł. Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku 4 tysiące zł. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy 70 tysięcy zł. I budowa podłogi tanecznej z trybuną miejscami postojowymi i zielenią w Majdanie Siniawskim 50 tysięcy zł. I szczegółowe kwoty ujęte są w załączniku do niniejszej uchwały. Jeszcze uzupełnienie tylko powiem, bo nie wszyscy panowie byliście, czy ale państwo sołtysi nie byli na posiedzeniu komisji. Chcę powiedzieć, że z budżetu gminy została też udzielona dotacja w wysokości 20 tysięcy zł zgodnie z wnioskiem naszego SPZOS w Przeworsku na zakup wyposażenia w celu zwalczania epidemii COVID-19. Dziękuję bardzo panu Witowi za przedstawienie zmian w budżecie. Otwieram dyskusję. Jak są jakieś pytania co do projektu, proszę bardzo. Nie widzę żadnych pytań. Czytam jest projekt uchwały. Uchwała numer 2, łamane przez 12, łamane przez 2020 Rady Gminy Adamówka z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie.
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Adamówka. Poproszę pana wójta o przedstawienie projektu uchwały. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Taką uchwałę podejmowaliśmy w roku 2017. Konieczność podjęcia tej uchwały wynika z tego, iż zmieniła się uchwała o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Uchwała reguluje częstotliwość usuwania z nieruchomości odpadów komunalnych. Tutaj przypomnę, że odpady segregowane muszą być usuwane co najmniej raz w miesiącu, natomiast pozostałe rodzaje odpadów, czyli odpady zmieszane i odpady biodegradowalne, w okresie zimowym, krótko mówiąc, są też usuwane raz w miesiącu, natomiast w okresie od 1 do od 1 kwietnia do 31 października raz na 2 tygodnie. To też między innymi powoduje wzrost kosztów funkcjonowania systemu zbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. Przypomnę też, że korzystamy z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, które jest przy składowisku Biedronowej. No poza tym uchwała reguluje zasady mycia pojazdów samochodowych poza myjniami. Minimalne pojemności zbiorników, pojemników na odpady, które są określone w tej uchwale w zabudowie rodzinnej, minimalny taki zbiornik musi mieć, pojemnik musi mieć 60 litrów, wielorodzinnej 120, na terenie nieruchomości zamieszkały też 120 i na terenie obiektu użyteczności publicznej też 120, z czym przypominamy, są to minimalne pojemności tych pojemników. Kosze uliczne muszą mieć 30 litrów. Reguluje też kolory worków na odpady. Kolor żółty to metale żelazne i nieżelazne odpady opakowaniowe z metali oraz tworzywa sztuczne. W tym opakowania z tworzyw sztucznych i odpady i o opakowania wielomateriałowe. Kolor niebieski, papier i tektura, kolor brązowy, odpady kuchenne, no to myślę, że na terenie naszej gminy nie występują, bo tak jak mówiłem, te odpady bio mają być kompostowane. Kolor zielony, szybokolorowy, kolor biały, szybko bezbarwny i kolor czarny jest na niesegregowane, zmieszane odpady komunalne, gdy komuś te odpady zmieszane nie mieściły się do pojemnika. Jeżeli były jakieś pytania, to bardzo proszę. Generalnie tutaj poza tymi zmianami dotyczącymi częstotliwości usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości, no jakieś istotne zmiany. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Jeżeli są jakieś pytania co do projektu, to proszę bardzo.
Nie widzę żadnych pytań. Czytam projekt uchwały. Uchwała nr 2 łamane przez 13 łamane przez 2020 Rady Gminy Abramówka z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Abramówka. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 2. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większą liczbą głosów. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Poproszę pana wójta o przedstawienie projektu uchwały. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, powyższej uchwale powtórzone są pewne zapisy, które wystąpiły też w regulaminie utrzymania czystości porządku gminy Abramówka. Tam m.in. reguluje to, że worki na odpady zostawiają zbiórki dostarczane są bezpłatnie przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne na zasadzie worek za worek, a gdyby komuś były potrzebne dodatkowe worki do selektywnej zbiórki odpadów, to może je odebrać w siedzibie Urzędu Gminy. Natomiast jeżeli chodzi o częstotliwość, to już mówiłem w przypadku regulaminu, jeżeli chodzi o częstotliwość odbioru odpadów, chcę jednocześnie powiedzieć, że w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych bez ograniczeń ilościowych są też przyjmowane te odpady, które są zbierane bezpośrednio z nieruchomości, ale również odpady wielkogabarytowe, czy też gruz budowlany, który można zaliczyć do odpadu komunalnego. I w tej uchwale jest też uregulowane, iż wszelkie przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy zgłaszać do Urzędu Gminy w trzech formach: pisemnej, telefonicznej, jest podany tutaj numer telefonu stacjonarnego, numer wewnętrzny, oraz drogą elektroniczną, ale oczekiwanie jest takie, żeby to zgłaszać po 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia, bo później będzie trudno ustalić, jaka była rzeczywiście sytuacja. Także to są takie najważniejsze uregulowania określone w tej uchwale. Dziękuję bardzo panu wójtowi za przedstawienie projektu uchwały. Czy ktoś z państwa chce zabrać głos? Czytam projekt uchwały. Uchwała nr 2 łamane przez 13 łamane przez 2020 Rady Gminy Abramówka z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Abramówka. Kto z panów? Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Thank you.
Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie za projektem uchwały. Głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu gminy Adamówka. O przedstawienie projektu uchwały proszę pana wójta. Proponuję, żeby zgodnie z tym, co było na komisjach, jeżeli są jakieś pytania, to tutaj uchwały pan radny. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. No i tak się składa, że nie byłem na żadnej z komisji. Przed chwileczką dostałem propozycję statutu i szybko znalazłem taki błąd. Rozdział 8, paragraf 64, punkt 1. Pisze, jeżeli komisja skargi, wniosków i petycji uzna, że rada nie jest właściwa do rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji, niezwłocznie informuje o tym radę. Nie może rada przekazywać radę. Radę trzeba wykreślić. Powinno być, że jeżeli komisja skargi, wniosków i petycji uzna, że nie jest właściwa do rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji, niezwłocznie informuje radę. Tak powinno być. Dziękuję. Jeżeli komisja skarg, wniosków i petycji uzna, że rada gminy, że rada gminy nie jest właściwa do rozpatrzenia skargi, bo komisja skarg, wniosków i petycji działa jakby w imieniu rady. Jeżeli ona uzna, że rada gminy nie jest właściwa do rozpatrzenia tej skargi, informuje o tym radę. Bo nie może komisja, bo propozycja jest taka, żeby wykreślić, że to słowo rada. Tak. Ale no to wtedy będzie, jeżeli komisja skarg, wniosków i petycji uzna, że nie jest właściwa do rozpatrzenia skargi, ale ona działa w imieniu rady. I ona. Moim zdaniem jest to źle. Źle opisane. Tak naprawdę mówisz, to nie wiadomo, o co tu chodzi. Więc proszę państwa, komisja budżetowa opiniując powiedzmy projekt, na przykład, to jest taki przepis, który mówi, że jeżeli wprowadzamy nadwyżkę budżetową, to jest ona opiniowana, taki projekt wprowadzenia nadwyżki budżetowej jest opiniowany przez komisję budżetową, ale ta komisja budżetowa opiniuje nie w imieniu komisji, tylko w imieniu rady. Myślę, że to jest precyzyjnie zapisane, no ale jeżeli jest taka propozycja, no, Panie, niech się prawnik w tym temacie wypowie. Napisał, że tak jak tu jest napisane,
Nie może Rada właściwa rozpatrzyć skargi i przedkładać Radzie. Rada Radzie, no, sama sobie, no nie rozumiem tego. Nie, komisja, bo komisja nad tym pracuje. Wniosek jest skierowany do Rady. Rada kieruje do komisji i komisja... Ale tu nie pisze wypowiadania na Radę. Każdyśmy robili, jak u nas jedne sprawy, żeśmy tak robili. Dostaliśmy rady, zebraliśmy się i powiadomiliśmy o naszej decyzji Rady. I wtedy była podjęta, że nie, nie zajmujemy się tym tematem. Teraz, jeżeli komisja uzna, że Rada nie jest właściwa, no powiedzmy tak, bo ostatnio wpłynął wniosek po wypadku, że jest źle oznakowana droga i przez to doszło do wypadku. Ciekawa sprawa. Bo to właśnie zawsze nie jest odpowiedzialne to, co spowodowało, tylko szuka się innego. No tutaj ewidentnie nie trafi. I gdyby wpłynęła taka skarga do Rady, ona trafi do komisji i komisja poinformuje, że tym się Rada nie będzie tym wnioskiem nie będzie się Rada zajmować. Nie właściwie. Bo to nie jest kompetencja tego. Tylko komisja będzie się zajmować. Komisja się zajmie tym, komisja skargi wniosku. Ale powiadomi Radę, że takie coś miało miejsce. Że to nie może komisja sama. Nie może. To tak jak będzie jakaś skarga, powiedzmy na wójta, który sobie nie życzy, ale może się zdarzyć. I komisja uzna, że należy wyciągnąć jakieś konsekwencje w stosunku do wójta, to nie wyciągnie komisja, tylko Rada. I też odpowiadamy na Radę, a nie Rada odpowiada na Radę. Tak trzeba to rozumieć, Komisja uzna, że Rada nie jest właściwa do rozpatrzenia tej skargi, bo to skargi rozpatruje Rada, tylko w imieniu działa komisja. To nie jest Rada. Ale wniosek jest jak najbardziej słuszny, damy to prawnikowi, czy to jest zapis po prostu precyzyjny, czy ja to rozumiem dobrze. Żeby nie było wątpliwości właśnie jak tak robić. Bo tak naprawdę to jak gdyby ten spór rodzi się z tego, czy komisja rozpatruje i nie musi nic mówić Radzie, czy Rada się o tym wiedzie, czy komisja działa w imieniu Rady, tak jak powiedziałem. Moim zdaniem działa w imieniu Rady, no ale to nie wiem. To rozkładamy. To rozkładamy do następną sesję? Nie, tylko wiadomo, że to przyjeżdżę. Wiemy o co chodzi, tak. Tylko żeby zgodę tam czy jeszcze jakieś inne wnioski? Zresztą, proszę Państwa, to też jeszcze przypomnę. To nie jest tak, że to, co my uchwalimy, co Rada uchwali, to już jest ostateczna decyzja. Bo to trafia jeszcze do Wydziału Prawnego i podlega nadzorowi wojewody. To też. Jest tam zespół radców prawnych i oni też to będą analizować. W razie czego, proszę Państwa, to zawsze możemy wrócić prawdę i poprawkę nanieść. Także proponuję, aby tą uchwałę dzisiaj przyjąć. Ale jeżeli są jakieś pytania? Czy jeszcze jakieś inne pytania co do statutu gminy Adamówka? Czy są jakieś inne pytania? Nie widzę więcej pytań. Uchwała Rady Gminy Adamów. Uchwała numer 2, łamane przez 15/2020 Rady Gminy Adamówka z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie uchwalenia statutu gminy Adamówka. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 2. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większą liczbą głosów.
Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Adamówka w 2020 roku. Poproszę pana wójta o przedstawienie projektu uchwały. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o ten program, on jest bardzo zbliżony do tego programu, który obowiązywał w roku 2019. Nadal jeżeli chodzi o fachową pomoc w zakresie realizacji tego programu, korzystamy z usług Gabinetu Weterynaryjnego Eskula. Gdyby się zdarzyły zwierzęta gospodarskie odebrane właścicielowi, to też przez ten gabinet te zwierzęta mogły być przetrzymywane w miejscowości Sikiełki 59 na Krzeszu. Na realizację programu przeznaczone są środki w wysokości 20 tysięcy złotych. Jeżeli będziemy wszyscy wspólnie robić tak, żeby tutaj tych środków nie wydawać bezsensownie, a czasami takie wydatki się niestety zdarzają, to może nie trzeba będzie jakoś tych środków znacząco zmienić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu wójtowi za przedstawienie projektu uchwały. Czy są jakieś pytania co do tego projektu? Nie widzę żadnych pytań. Uchwała nr 2 łamane przez 16 łamane przez 2020 Rady Gminy Adamówka z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Adamówka w 2020 roku. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela gminy Adamówka do Rady Społecznej SPZOS w Przeworsku. Poproszę o zgłaszanie kandydatur do Rady Społecznej w Przeworsku. Proszę bardzo, pan radny sponsor. Dziękuję bardzo panu radnemu. Czy są inne zgłoszenia? Nie widzę innych zgłoszeń, pan wykam więc listę zgłoszeń. Czy pan sekretarz Jacek Kirepka wyraża zgodę? Tak, wyrażam. Dziękuję bardzo. Czytam projekt uchwały. Uchwała nr 2 łamane przez 17 łamane przez 2020 Rady Gminy Adamówka z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej Przeworsku. Na podstawie artykułu 7 ust. 1 punkt 5 i artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity dziennik ustaw 2020 roku, pozycja 713 oraz artykuł 48 ust. 6 punkt 2 litery b drugiej ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, tekst jednolity dziennik ustaw 2020 roku, pozycja 295 i 567. Rada Gminy Adamówka
uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wybiera się Jacka Kierepkę jako przedstawiciela Rady Gminy Adamówka w Radzie Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej Przymorskiej. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Adamówka. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie za projektem uchwały. Głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 12. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamówce za 2019 rok oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej. Poproszę panią kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o przedstawienie sprawozdania. Wszystkich razem. Chciałam podziękować za wspólne działanie w zakresie przeciwdziałania koronawirusa na terenie naszej gminy, a przede wszystkim dystrybucję maseczek, bo tak naprawdę wszyscy się w to włączyliśmy, a był to naprawdę trudny okres. Dziękuję, że tutaj nie potrzebuję. Może nie. Również dziękuję za dystrybucję produktów żywnościowych, bo są tutaj sołtysi, są strażacy. Wszyscy wspólnie robiliśmy jakieś działania, aby pomóc naszym mieszkańcom, naszej gminy. Jeżeli chodzi o sprawozdanie za rok ubiegły z działalnością pomocy społecznej, zdaję sobie, drodzy Państwo, sprawę z tego, że ono było do Waszej wiadomości dostępne tylko na stronie internetowej. Nie wiem, ile osób miało możliwość prześledzenia tych wszystkich informacji, które podawały w sprawozdaniu, ale nie. Tylko tak pokrótce może przedstawię główne działania, jakie realizowane były do tej pomocy społecznej w roku 2019 i budżet ośrodka. W poprzednim roku wydatkowaliśmy kwotę 7 240 082 zł 35 groszy. Było to prawie 9% więcej niż w roku sprawozdawczym 2018. Skąd się wzięła taka różnica? Przede wszystkim doświadczenia wychowawczego, które od 1 lipca roku ubiegłego przysługiwało również na wszystkie dzieci do ukończonej 18 roku życia bez systemu zakładowego. Ponadto uzyskaliśmy w roku ubiegłym na działania statutowe ośrodka dodatkowe pieniądze. Przede wszystkim są to pieniądze na realizację osób opiekuńczych dla osób starszych. Zdajemy sobie, drodzy Państwo, ze starzejącego się społeczeństwa w naszej gminie, dlatego te usługi opiekuńcze są tak naprawdę bardzo ważne i priorytetem tutaj, jeżeli chodzi o działalność Ośrodka Pomocy Społecznej. Na ten cel uzyskano około 9 tysięcy złotych. Objęte tymi usługami były w ramach tego programu usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych 4 osoby, łącznie z usług opiekuńczych skorzystało 7 osób. Co istotne, jeżeli chodzi o działalność ośrodka, to może to, iż praktycznie o 41 tysięcy złotych wydano więcej na zasiłki okresowe, to również są wyłącznie pieniądze pozyskane z dotacji. Również wzrost zauważalny jest w realizacji doświadczeń dzieci w szkołach. Realizujemy program Poświęć w szkole i w domu. Tym programem w roku ubiegłym łącznie objęto 336 osób, a 297 dzieci. 10 osobom starszym niepełnosprawnym dowozimy posiłki do domu. I to jest tak również i w chwili obecnej. Co ważne, Ośrodek Pomocy Społecznej przede wszystkim, tak jak każdy dobrze wie, realizujemy zadania w zakresie świadczeń rodzinnych. Również najważniejszym świadczeniem rodzinnym cały czas są zasiłki rodzinne, rozgrodawczami, ponadto inne też zasiłki do opiekunów. Realizujemy program Karty Dużej Rodziny, Rodzina 500+. Jeżeli chodzi o wydatkowanie, o wydatki poniesione na wypłaty świadczenia 500+, było to 3 844 800
praktycznie 4 miliony złotych dodatkowaliśmy, na właśnie świadczenie 500+. Jeżeli chodzi o świadczenia rodzinne, to jest połowa z tego. Około 2 milionów wydatkujemy na świadczenia rodzinne. Jeżeli chodzi na przykład o świadczenia Dobry Start, czyli świadczenie 300+, to jest 158 tysięcy złotych. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje ponadto program wspierania rodziny. W ramach tego programu zatrudniamy jednego asystenta rodziny. Realizujemy również program przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Może wracając do poprzedniego programu, czas asystenta rodziny objętych jest 9 rodzin. Jeżeli chodzi o program przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w poprzednim roku odbyły się 4 spotkania zespołów interdyscyplinarnych, 4 spotkania grup roboczych. Wszczęto 24 cudzoli niebieskiej karty, w tym 2 przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Adamówce. Takimi ważnymi może działaniami, ale które nie wchodzą w zakres statutowy naszej działalności, jest realizacja programu pomoc operacyjna pomocy żywnościowej. Drodzy Państwo, my w ubiegłym roku pozyskaliśmy nie tylko dla klientów z tych grup objętych programem operacyjnym pomoc żywnościowa, to było 801 osób, ale nawet dla mieszkańców gminy, bo to były te jabłka, mrożonki, łącznie żywność na 270 tysięcy złotych. Było to 35 ton żywności dla 801 osób, tych objętych tutaj stricte programem, a ponadto 114 ton dla wszystkich mieszkańców gminy. W tym mówię o drogach, o mrożonkach, o jabłkach. Co ważne, bo tak naprawdę to Ośrodek Pomocy Społecznej w roku ubiegłym realizował, rozpoczął realizację jako gmina, ale rozliczamy do dnia dzisiejszego program, projekt wychowania przedszkola Świętego Mikołaja. Mamy nadzieję, że damy radę przedłużyć ten realizację tego projektu na miesiąc wiekiet, bo jak wiadomo, projekt jest do czerwca bieżącego roku. Takie mieliśmy finansowanie, jednakże w związku z oszczędnościami, które powstały na przykład z nieobjęciem dożywiania w trakcie koronawirusa, będziemy mogli mieć pieniążki na wynagrodzenie dla nauczycieli, chociażby na właśnie na lipiec. Dodatkowymi działaniami może jest organizacja wigilii dla osób samotnych, ale tak naprawdę może w chwili obecnej najważniejsze jest to, co byśmy chcieli zaplanować. Patrząc na nasze społeczeństwo, społeczeństwo naszej gminy, przede wszystkim społeczeństwo osób starzejących się, ale równocześnie o dobrej kondycji fizycznej, ważne jest to, aby na terenie gminy powstawały usługi, które skierowane są do osób starszych. Nie tylko usługi opierające się na usługach opiekuńczych, czyli na przykład albo asystenci osób starszych, ale chociażby nawet powstanie gminy klubu seniora. Bardzo ważne jest również to, że następuje wzrost dzietności. Nasze rodziny na terenie naszej gminy są naprawdę objęte dobrym wsparciem finansowym, jeżeli chodzi o program wspierania rodziny, jeżeli chodzi o każdy dobry start, o nawet chociażby stypendia szkolne. Brakuje usług, z których te rodziny mogłyby skorzystać. Dlatego takim pomysłem może być powstanie placówek wsparcia dziennego. Ale to wszystko jest perspektywa na kolejny rok, że mam nadzieję, że uda się zrealizować. Ja może przejść do kolejnego punktu, dlatego że tak naprawdę sprawozdanie działalności ośrodka odnosi się do oceny o pomocy społecznej. Oceny o pomocy społecznej przedstawia również działania polityki społecznej na terenie naszej gminy, które opierają się właśnie o działalności pomocy społecznej. Tutaj mamy rozróżnienie na lata i prognozy na rok kolejny, 2021, jednak to jest to wszystko, co powiedziałam do tej pory. Jeżeli byłyby jakieś pytania, to ja bardzo proszę. Dziękuję. Dziękuję serdecznie pani kierownik za przedstawienie sprawozdania. Otwieram dyskusję. Jak są jakieś pytania co do sprawozdania, proszę bardzo. Nie widzę żadnych pytań. Proszę Państwa, przejdźmy do następnego punktu. Przedstawienia oceny zasobu pomocy społecznej za 2019 rok wraz z porównaniem do lat 2014-2018 oraz prognozą na rok 2020. Poproszę bardzo panią kierownik.
ocena spraw pomocy społecznej, przedstawienie tego dokumentu odnosi się stricte do sprawozdania działalności ośrodka. Więc nie chciałabym powtarzać tego, co mówiłam do tej pory. Jeśli ktoś by miał jakieś konkretne pytania, to ja bardzo proszę. Może chciałabym wyjaśnić, bo jeżeli na Państwo przeglądaliście tę ocenę spraw pomocy społecznej, można było zauważyć na stronie czwartej, że na terenie naszej gminy nie ma mężczyzn, gdzie jest około 60-64 lat. Jeżeli Państwo zauważyliście, jest to oczywiście nieprawdą. A dlaczego są tutaj takie dane? Te dane pobierają się ze sprawozdań, ale one są dlatego takie, że mężczyźni do 64 roku życia są w wieku produkcyjnym. Oni znajdują się tutaj w tej rubryce wiek produkcyjny. A tylko młode będą kobiety, które już od 60 roku życia przychodzą na emeryturę, dlatego to jest tak miło. Poza tym, jeżeli ktoś by miał konkretne pytania już do tej oceny spraw pomocy społecznej, które tak naprawdę odnoszą, jak mówiłam, do sprawozdania, to bardzo proszę. Dziękuję serdecznie pani kierowni. Otwieram dyskusję. Są jakieś pytania, proszę bardzo. Ja w międzyczasie chciałem bardzo serdecznie przywitać na dzisiejszej sesji panią Barbarę Pęcak, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, jak również panią Bogumiłę Kornak, inspektora oświaty, kultury i sportu. Witamy serdecznie. Państwa, skoro nie widzę żadnych pytań, to przechodzimy do następnego punktu, punktu 14. Będziemy głosować za przyjęciem? Nie. Nie, no nie głosujemy, to było jako sprawozdanie, prawda? I jeżeli ktoś z panów ma jakieś pytania co do sprawozdania, to proszę bardzo. Nie widzę więcej pytań. Przechodzimy do punktu 14. Przedstawienie sprawozdania z realizacji gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii za 2019 rok. O przedstawienie sprawozdania tutaj poproszę panią Basię. Dziękuję bardzo. Witam pana przewodniczącego. Gmina Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gmina Tomówka w roku 2019 realizowała założenia programowe opisane w gminnym programie z rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii w gminach zamknięte 2020
danego tego protokołu na podstawie których złożyli oświadczenia i tak za piwo wynosiła wartość sprzedanego alkoholu 1 296 224,41 zł. Powyżej 4,5% tutaj jest od jednego zezwolenia, to wino 18 193,64 zł. Powyżej 18% tutaj jest wódka, jedno zezwolenie 330 241,84 zł. I łączna wysokość środków uzyskanych z opłat, z korzystania z zezwoleń i z lat ubiegłych, te środki, które zostały przekazane, które były niewykorzystane, wynosiła 34 255,47 zł. I z tego zostały przekazane środki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Na narkomanię, tak jak było planowane, 5 tysięcy, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi zostało wydatkowane 29 225,47 zł było zaplanowane, tyle było środków, a wydatkowane 23. To w sumie tutaj już podam. Tak na takie rozdziały, które podrozdziały, że te 23, 645, 42 to tutaj były programy profilaktyczne, prelekcje, spektakle, imprezy plenerowe, konkursy, prenumerata gazety, opinie, analizy, środki, które zostały wydane na biegłych, na opinie 2243. Na funkcjonowanie gminnej komisji, rozwiązywanie problemów alkoholowych 6742, na szkolenie członków komisji 465, dofinansowanie do Izby Wytrzeźwień 1160. Komisja działała w składzie 8 osobowym, nie została zmieniona. Przyjęto 10 wniosków na leczenie odwykowe i wystąpiono o opinię do Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu. Te osoby są uzależnione. I gminna komisja wystąpiła do 9 osób do zastosowania leczenia. Jedna osoba była już wcześniej leczona, więc wniosek został odrzucony. Rozmawiamy z osobami, najczęściej z współuzależnionymi odnośnie leczenia. Komisja zaopiniowała 2 zezwolenia jednorazowe. Zezwoleń na stałych nie było w 2019 roku. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych współpracowała z organizacjami, szkołami, placówkami w zakresie programu profilaktycznego. I w szkołach zostały zrealizowane 4 warsztaty. To program rekomendowany przez PAPA. To jest program skierowany do uczniów 1-3 i do rodziców z terenu gminy Adamówka. W szkole podstawowej w Adamówce było 2 programy. W Majdanie 1 program i w Ciuplicach 1 program. Też dofinansowaliśmy do takiego programu ogólnopolskiego Wygraj Szansę, który miał miejsce w Łańcucie. Był wytypowany jedno dziecko, jeden uczeń z terenu gminy Adamówka, do którego dopłaciliśmy do tej Wygraj Szansę 1200 zł. Warsztaty dla uczniów też z Adamówki, profilaktyczne, zdrowe relacje, zdrowe życie. Dofinansowano przejazd dzieci z Ciepłic na wycieczkę do Dużych Kręgle w ramach zdrowego stylu życia. Dofinansowano też przejazd dzieci, młodzieży z terenu gminy Adamówka na przejazd kolejką wąskotorową. Były organizowane też pikniki z okazji Dnia Dziecka w Adamówce, w Ciepłicach. Też inne były
dofinansowywane też w ramach pikników, czy tam spotkań, paczki na Mikołaja. Dofinansowano w szkole w Majdanie Siemiarskim taki program pomocy ratownictwa. Tam uczestniczyli uczniowie, nauczyciele i też właśnie tam był przedstawiony program. Dofinansowano też dzieciom z terenu gminy Adamówka możliwość udziału w rekolekcjach oazowych. 11 uczniów z naszego terenu uczestniczyło i to po 100 zł były te dzieci miały dofinansowane. I gminna komisja współpracuje, tak jak już wspomniałam, z policją, z GOPS-em, zespołami, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, kuratorami, szkołami. Monitoruje te wszystkie sprawy odnośnie przeciwdziałania problemów alkoholowych i narkomanii i innymi użytkami rodzaju społeczności. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani za przedstawione sprawozdanie. Otwieram dyskusję. Jeżeli są jakieś pytania, co do sprawozdania tej pani kierownik, to proszę bardzo. Nie widzę żadnych pytań, bo wiem, że wszystko tutaj jest jasne i czytelne. Sprawozdanie było szczegółowo. To sprawozdanie zostało przedstawione szczegółowo, także dziękujemy raz jeszcze za. Ja może jeszcze skorzystam. Ja bym chciał zapytać się, czy na terenie naszej gminy występuje problem z narkotykami? Także była mnie to przeprowadzona w szkole i po części były odpowiedzi twierdzące, więc komisja tutaj współpracuje z policją w tym kierunku, a komisja w taki sposób walczy, jak gdyby zamawiając te programy profilaktyczne od najmłodszych lat, tutaj skupiliśmy się na tych dzieciach od 1 do 3 i rodzicach, które programy są rekomendowane przez PARPE, że już w tym zarodku, jak gdyby w tym młodym czasie, w tym okresie ukierunkować dzieci. Także w taki sposób. Profilaktyka. Tak, profilaktyka. Dziękuję. Czyli narkomanów jako takich nie ma, zarejestrowanych nie. To znaczy, że nie rejestrujemy, ale tutaj to inne te instytucje tym się zajmują. Czy są jeszcze jakieś inne pytania? Nie widzę więcej pytań. Przechodzimy do następnego punktu. Punkt 15. Przedstawienie sprawozdania ze współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2019 rok. O przedstawienie sprawozdania poproszę panią inspektor. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawię sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2019 rok. Współpraca ta odbywa się w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, która określa zasady i zakres współpracy oraz określa organy gminy, które są odpowiedzialne za tą współpracę. I tak, Rada Gminy przyjmuje roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi, który jest przyjmowany do 30 listopada roku przed obowiązywaniem następnego roku. Jest to, jak już wspomniałam, podstawowy dokument, który określa zasady i zakres współpracy oraz cele, formy i obszary współpracy gminy Adamówka z organizacjami pozarządowymi, a także, jak już wcześniej wspomniałam, podmioty odpowiedzialne za realizację tego programu. Ta współpraca była prowadzona w formie pozafinansowej i tutaj należy wyszczególnić wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności, w tym o informowanie o zadaniach publicznych i to było realizowane poprzez opracowanie projektu programu współpracy i podania go do konsultacji na stronie gminy Biuletynu Informacji Publicznej. Następna kwestia to była uczestnictwo osób z
wskazanych przez organizacje pozarządowe w pracach komisji. Powiem, że na terenie naszej gminy żadna organizacja pozarządowa nie wytypowała do składu komisji swoich przedstawicieli. Następnie w formie finansowej i to odbywa się poprzez zlecanie w drodze konkursu zadań do realizacji organizacją pozarządową. W 2019 roku zadania były realizowane z następujących obszarów. Pierwszy obszar to nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Drugi obszar to jest wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, natomiast trzeci to jest kultury i sztuki. I tutaj w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania było to zadanie polegające na dowozie dzieci niepełnosprawnych do ośrodku w Jarosławiu. I gdy ogłaszaliśmy konkurs, była to kwota przeznaczona na to 51 552 zł. I w ramach tych środków dowożonych była czwórka naszych dzieci z terenu naszej gminy. Natomiast od miesiąca września doszło nam jeszcze jedno dziecko i był sporządzony aneks do umowy i w sumie w 2019 roku dołożonych było pięcioro dzieci. Jeżeli chodzi o wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, to mamy dwa zadania. Jest to organizacja zawodów sportowych w zakresie piłki siatkowej i lekkoatletyki oraz drugie zadanie, organizacja zawodów sportowych w zakresie piłki nożnej i tutaj mamy 160 tysięcy. Zadania te dwa były realizowane od miesiąca lutego do miesiąca grudnia 2019 roku. Następne zadanie z obszaru kultury i sztuki to było zadanie polegające na upowszechnianiu kultury przez naukę gry na instrumentach. Zadanie to realizowała Ochotnicza Straż Pożarna z Majdanu Sieniawskiego. Środki były przeznaczone na prowadzenie tej nauki i skierowane były na wydatkowane były na szkolenie około 30 osób tworzących orkiestrę, doposażenie orkiestry, obrakujące instrumenty, ich naprawa, a także udział w koncertach i przeglądach. Jeżeli chodzi o zadanie realizowane przez uczniowski międzyszkolny klub sportowy Spartakus w Adamówce, to było to zadanie polegające na propagowanie piłki siatkowej jako dyscypliny sportu i wydatki skierowane były stricte na realizację tego zadania. Natomiast zadanie polegające na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w piłce nożnej, tutaj prowadzone to zadanie było w całości przez Gminny Klub Sportowy Majdan w Majdanie Sieniawskim. Termin realizacji od 1 lutego do 31 grudnia. I chcę powiedzieć, że w skład klubu wchodzą seniorzy, juniorzy, żaki, drużyna dziewcząt. Jest to ogółem 100 zawodników i 5 trenerów. Rozegrano w roku 2019 26 meczów seniorów, 26 meczów juniorów, 20 meczów młodzików młodszych, 24 mecze dziewczyn oraz 10 meczów orlików i 10 meczów żaków. Po zakończeniu realizacji tych zadań każda organizacja pozarządowa zobowiązana jest w terminie jednego miesiąca po zakończeniu realizacji tych zadań złożyć sprawozdanie finansowe i wszystkie te organizacje pozarządowe wywiązały się z tego obowiązku i takie sprawozdanie złożyły. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani za złożone sprawozdanie. Otwieram dyskusję. Jeżeli są jakieś pytania co do sprawozdania, to proszę bardzo. Nie widzę żadnych pytań. Przechodzimy do następnego punktu. Sprawy różne i wolne wnioski. Jeżeli ktoś z Państwa. Chciałem bardzo serdecznie Panią podziękować za udział w dzisiejszej sesji.
jak również za sprawozdanie. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, punkt 16, sprawy różne i wolne wnioski. Jeżeli ktoś z Panów ma jakąś sprawę, tej Pani chciałby wystawić na forum Rady, to proszę bardzo. Nie widzę już więcej. Nie ma chęci do zabierania głosu. Skoro wszystkie tematy zostały wyczerpane, to chciałem bardzo serdecznie podziękować za udział w dzisiejszej sesji panu wójtowi. Dziękuję serdecznie panu sekretarzowi, jak również pani kierownik Głównego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dziękuję panu radnym, dziękuję pani przewodniczącej Kościoła, dziękuję pani sołtys i panu sołtysom, jak również pracownikowi gminy, który obsługuje Radę Gminy od strony elektronicznej. Dziękuję bardzo. Dzisiejszą sesję uważam za zakończoną. Dziękuję.